Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy o pełnej klacie na dobry początek przygody z fotowideo, czyli krótko rzecz mówiąc, jaki aparat pełnoklatkowy wybrać, jeżeli chcecie zacząć Waszą przygodę z fotografią czy z filmowaniem. I lista będzie nie za długa, nie za krótka, ale będzie też zaktualizowana o najnowsze aparaty, które oczywiście od czasu napisania artykułu, który znajduje się na naszym blogu, na który bardzo zapraszamy, po prostu fotografuj.pl, też się pojawiły na rynku, więc jeżeli czytaliście ten artykuł na Po prostu fotografuj, to zobaczcie też koniecznie wideo, bo opowiemy o różnych wadach i zaletach, czyli plusach dodatnich i minusach ujemnych. Dobrze, to zaczynamy naszą listę. Naszą listę rozpocznie najtańszy aparat na tej liście, czyli Canon RP. No i dlaczego polecamy Canona RP jako aparat dobry, pełnoklatkowy na początek? No dlatego, że jest najtańszy. Ale oczywiście to nie jest jedyna zaleta Canona RP, chociaż nieukrywalnie jego cena jest wielkim argumentem za tym, żeby po ten aparat sięgnąć, to też ma swoje inne zalety. Na przykład, jak na swoją cenę, to stosunkowo naprawdę niezły autofokus. Ten autofokus potrafi się zgubić, potrafi gdzieś sobie tam rozproszyć, ale generalnie, jeżeli robicie jakieś takie bardziej standardowe prace, czyli na przykład pracę z portretem, gdzie chodzi o wykrycie twarzy, wykrycie oka, to ten autofokus działa całkiem sprawnie, nieźle, szybko i da się tym zupełnie dobrze pracować. Dodatkowo bardzo dobra, jeżeli chodzi o Canona, jest obsługa z dotykowego ekranu. Czyli krótko rzecz ujmując, możecie narzekać troszeczkę czasami na klawiszologię Canona, że w jednym Canonie jest tak, a w drugim jest siak. Nie ma takiej spójności i to jest prawda, ale z drugiej strony każdy Canon jest świetnie obsługiwany z dobrego dotykowego ekranu. I tak jest w przypadku Canona RP, więc jeżeli do tego się przyzwyczaicie i zresztą ekran jest wychylany, taki uchylny, to w tym momencie naprawdę fajnie się ten aparat obsługuje. Dodatkową zaletą tego aparatu jest to, że jest mały i lekki, co też jest bardzo fajne w przypadku pełnoklatkowca. I do niego bardzo często możemy znaleźć go w zestawach z bardzo uniwersalnym, nieco ciemnym, ale całkiem niezłym kitowym obiektywem 24-105, co na pełnej klatce, biorąc pod uwagę jego rozmiar i wagę, jest nie lada gratką. Do tego dokupujecie sobie tanią 50-teczkę, która jest całkiem spoko i macie naprawdę fajny zestaw na początek i taniej po prostu się nie da. Oczywiście ograniczenia, bo mówiłem też, że będą minusy, no to na przykład Canon RP na dzień dzisiejszy no, nie jest najlepszym aparatem do filmowania. Oczywiście ma rozdzielczość 4K, nie ma stabilizacji obrazu, ale to też niewielki problem, ponieważ akurat w stajni Canona bardzo dużo obiektywów jest stabilizowanych, więc to mogłoby Wam rozwiązać ten problem. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że parametry filmowania no, nie oszałamiają, delikatnie rzecz ujmując. Natomiast jeżeli na przykład szukacie czegoś, czym można prowadzić kanał YouTube, to Canon MRP również można taki kanał prowadzić. Przed czym przestrzegam zawsze w przypadku starszych modeli Canona, to przed prześwietlaniem, ponieważ aparat dość szybko wypala te jaśniejsze partie obrazu. O tym trzeba wiedzieć. Podziękujecie mi później, jak zakupicie Canona RP na fotoforma.pl. Dobrze, jedziemy dalej. Następny aparat w naszej puli to Nikon Z5. I Nikon Z5, podobnie jak Canon, trafia na tą listę w dużej mierze ze względu na swoją cenę, ale nie tylko oczywiście, bo to nie jest tak, że powiedzmy dobry pełnoklatkowy aparat na początek musi być koniecznie tani, bo na tej liście też znajdą się aparaty nieco droższe, oczywiście nie bardzo drogie, bo te już nie są dla osób początkujących. No ale, no chyba, że oczywiście ktoś ma budżet i chce zaczynać od razu z wysokiego C. Ale to jest inny temat, na inny odcinek, bardzo możliwe. No dobrze, ale jeżeli chodzi o Nikona Z50, zalety, wady, zdecydowanie jeżeli chodzi o zalety, to również całkiem sympatycznie sprawujący się autofokus, szczególnie po zaktualizowaniu wewnętrznego programowania. Na początku ten aparat borykał się z takimi dużymi dość bolączkami wieku dziecięcego, natomiast po aktualizacji oprogramowania, jeżeli używacie najnowszego firmware'u z Nikona, to ten autofokus bardzo dobrze trafia w oczko, bardzo dobrze trafia w twarz i ogólnie sprawdza się całkiem nieźle. Dodatkowo podpowiem tylko, że osobiście jestem fanem kolorów prosto z puszki Nikona, więc jeżeli szukacie fajnego aparatu, który prosto z puszki produkuje ładne zdjęcia, to Nikon zdecydowanie jest bardzo ciekawą opcją, żeby go wziąć pod uwagę. I dodatkowo, jeżeli na przykład chcecie robić JPEG-i i mieć ładne, gotowe zdjęcia, to Nikon ma bardzo dużo niespotykanych w innych systemach takich, jakby to powiedzieć, przycisków do kustomizacji. Jak to się mówi kustomizacja po polsku? Podpowiedzcie w komentarzach poniżej. W każdym razie wiecie, o co mi chodzi. Bardzo dużo rzeczy można sobie tam ustawić w aparacie.
Dodatkowo Nikon Z5 to bardzo dobre obiektywy Nikora. One nie są tanie, ale są bardzo dobre, więc po jakikolwiek Nikor sięgniecie, one są dobre. I dodatkowo tak ratuje całą sytuację, ponieważ no, z jednej strony możecie powiedzieć, no dobrze, kupię tanią Z5, ale potem Nikory są bardzo drogie i będziecie mieli w tym rację. Natomiast Nikon to też Viltrox. Viltrox na szczęście na montaż Nikona ma całkiem sympatyczne stałoogniskowe obiektywy, więc kolejny raz kupujecie takiego Nikona Z5 z zoomem, do tego dokupujecie stałeczkę z Viltroxa i macie stosunkowo niedrogi, fajny zestaw na początek. Jeżeli chodzi o minus Nikona, no to kolejny raz, no nie jest to bagnet najbardziej rozbudowany, nie jest to też mistrz na przykład wykonów ciemności, że tak tutaj żartobliwie powiem. Potrafi zaziarnić już przy 3200, ale nie bójcie się tego bardzo, ponieważ akurat ziarno w Nikonie jakoś tak wyjątkowo równomiernie się rozkłada, więc bardzo łatwo je usunąć postprodukcji. Natomiast jeżeli chcecie filmować i na przykład robić tym śluby, co całkiem nie jest głupim pomysłem, to pamiętajcie, żeby nie podchodzić za dużo z czułością, tylko raczej otwierać przysłonę i starać się tą czułość utrzymywać gdzieś na poziomie 3200 i jesteście na bezpiecznej stronie. Ale w całości Nikon Z5 do dzisiaj, mimo że minęło już kilka lat od jego premiery, jest całkiem sympatycznym wyborem i ma lepsze możliwości wideo niż Canon RP, co zdecydowanie warto wziąć pod uwagę, bo mamy 4K 30 klatek na sekundę, mamy możliwość też nagrywania na zewnętrzny rekorder wyższej jakości nagrań wideo, więc jest to też w jakimś sensie aparat przyszłościowy. Ok, przechodzimy do kolejnego aparatu na naszej liście. Jest to stary, dobry i nieśmiertelny, można powiedzieć, Sony A7 Mark III. Sporo lat już minęło od premiery Sony A7 Mark III, a jednak wciąż jest to naprawdę niezły zawodnik, jeżeli chodzi o uniwersalną hybrydę. I wciąż trzeba powiedzieć, że można go śmiało polecić naprawdę wielu, wielu osobom. Zaczniemy od takiej zalety, jaką jest autofokus, który zdecydowanie pośród tych wymienionych dotychczas aparatów jest tutaj najlepszy. I chociaż nie jest to już na dzień dzisiejszy autofokus, który wiedzie, który jest powiedzmy numer jeden, tak jak być może w dniu premiery było, chociaż no, musiałbym się temu dokładniej przyjrzeć, ale jest to bardzo, bardzo dobry autofokus, którego można spokojnie używać w produkcji wideo, można spokojnie używać w fotkach, można spokojnie na takim czymś prowadzić kanał YouTube. Jeżeli chodzi o główne zalety dla mnie oprócz autofokusa, to stabilizowana pierwsza tutaj w puli, stabilizowany sensor. Mamy tutaj też do czynienia z sensorem, który jest po prostu bardzo dobry. Sprawdza się świetnie w ciemnościach, można spokojnie do 6400 ISO iść. Ja jestem bardzo, 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 że tak powiem, czuły na przeziarniające aparaty, więc 6400 to zazwyczaj jest dla mnie kompletny opór, chyba że mówimy o A7 S3, no ale to jest zupełnie inna kategoria, bo to mistrz ciemności. W każdym razie mamy bardzo dobrze pracujący w ciemnościach, nieziarniący sensor, który dla mnie ma po prostu mega, mega ważną zaletę, mianowicie ogromną rozpiętość tonalną. Znaczy ogromną, ogromną to ma powiedzmy Alexa, na przykład Arri Alexa, ale to jest zupełnie też inna kategoria sprzętu. Natomiast w tych powiedzmy pełnoklatkowych aparatach jest to jeden z mistrzów rozpiętości tonalnej. Dodatkowo dostajemy 24-megapikselowy rozsądny rozmiar zdjęć, który dla większości ludzi jest totalnie wystarczający. Do tego mamy 4K w 30 klatkach na sekundę. Tak jak powiedziałem, przy stabilizowanym sensorze to możemy robić produkcję wideo z ręki. Mamy do tego 120 klatek na sekundę Full HD w całkiem niezłej rozdzielczości, nie mydlastej, jak to w niektórych przypadkach bywa. I wszystko to w 8 bitach 4.2.2. Niestety nie da się po zewnętrznym rekorderze nagrywać w 10 bitach 4.2.0 wewnętrznie. 4.2.2 może nagrywać na zewnętrznym rekorderze, ale to jest absolutnie jedyne ulepszenie i stosunkowo trzeba powiedzieć niewielkie. Więc tak naprawdę mamy 8 bit 4.2.0 i z tym się mierzymy. Natomiast nie bójcie się, ponieważ ten profil bezpośrednio z A7 Mark III i te 4K w 8 bitach całkiem nieźle wypada, tam jest 100 mega na sekundę, więc to są całkiem okej nagrania. Spokojnie przejdą na YouTube'a, spokojnie możecie robić tym produkcje ślubne. Jeżeli robicie jakieś, chcecie robić jakieś większe produkcje filmowe dla jakichś większych klientów, no to oczywiście warto sięgnąć po serię na przykład FX czy jakiś aparat z wyższej półki. Natomiast A7 Mark III dla takiego przeciętnego content creatora jest wciąż świetnym wyborem. Na minus oczywiście jest tylko uchylny, nie ma odchylnego aparatu, wyświetlacz,
ten uchylny wyświetlacz jest ok, jeżeli kręcimy z perspektywy za aparatu i to jest bardzo fajne wtedy i nawet szczerze powiedziawszy wygodniejsze niż odchylny aparat i bardzo lubię w fotografii wnętrz tego typu rozwiązanie, ale dla wielu z Was jednak to będzie minus, ponieważ jeżeli prowadzicie YouTube'a, no to trzeba sobie dokupić takie na Amazonie lusterko albo zewnętrzny podgląd, ekran, żeby widzieć co nagrywamy, jeżeli to w ogóle jest Wam potrzebne, bo być może mamy ustawioną klatkę i w ogóle po prostu się włącza i w ciemno nagrywa, tak jak ja w tym przypadku w ogóle nie widzę siebie, bo wiem po prostu co filmuję. No ale to jest jakby odrębny temat, natomiast no, zdecydowanie dla większości będzie to minus. Aha, o jednym plusie jeszcze nie wspomniałem, takim bardzo, bardzo, bardzo praktycznym w przypadku Sony, jeżeli chodzi o żywotność na jednej baterii, na dwóch bateriach możecie przejechać cały ślub. Oczywiście dostałbym ataku serca, jakbym wziął tylko dwie, więc zawsze biorę trzy, ale jest to zdecydowanie rzadki przypadek, gdzie faktycznie na dwóch bateriach można całodzienny ślub spokojnie zrobić i nie ma żadnego z tym problemu. No więc takie macie wady i zalety, jest to wciąż bardzo dobry wybór i dodatkowo powiem jeszcze tylko, że ten aparat Sony 7 Mark III można obecnie kupić na wielu promocjach. Jest na niego mnóstwo promocji i czasami można go kupić za, nie wiem, 5600 zł, co jest naprawdę, naprawdę kapitalnym sposobem na wejście w bardzo dobry system i w ogóle wejście w pełnoklatkowy aparat. Jeżeli już mowa o systemie, to też Sony to największy wybór obiektywów na montaż Sony E. I krótko rzecz ujmując, na razie żaden producent nie może tutaj w tej akurat dziedzinie podskoczyć, mówiąc brzydko, ale też no, sam fakt, że nie wiem, tych 50 jest 50, a 35 jest 35 do wyboru, mówi sam za siebie, jest to bardzo dobrze rozbudowany system, aczkolwiek ma swoje też wady, na przykład wyświetlacz jest przeciętnej jakości, obsługa dotykowa bardzo ograniczona, praktycznie dotykiem możemy obsługiwać tylko i wyłącznie autofokus. Więc tutaj mamy takie minusy, a na przykład w Canonie dostajemy dobry wyświetlacz i w pełni dotykowy ekran. Więc musicie sobie zważyć, co odpowiada Waszemu stylowi pracy, bo to nie jest tak, że na tej liście jest jedyny słuszny wybór, ponieważ każdym z tych aparatów naprawdę da się bardzo, bardzo dużo zrobić. Ok, wchodzimy teraz do takiej pierwszej trójki, takiej żelaznej trójcy i potem jeszcze takie honorowe wspomnienia będą, ale na razie przechodzimy do pierwszej trójki i trzecie miejsce na tym podium dostaje Panas, czyli wiecie jak mówimy, Panas, czyli Panasonic. I tutaj po prostu miałem taki dylemat, już dzisiaj od rana się zastanawiałem nad tym, którego Panasa tutaj wsadzić. Czy jest 5 Mark 1, czy S5 Mark 2? Oczywiście, jeżeli macie budżet, zdecydowanie sięgnijcie po S5 Mark 2, ponieważ Panas S5 Mark 1, mimo że był bardzo udanym aparatem, który bardzo nas zaskoczył, jak testowaliśmy go z Krzychem, tutaj w Faro, gdzie mieszkam, to muszę Wam powiedzieć tak szczerze, z ręką na sercu, że no, czuć było, że jeszcze Panas S5 Mark 1 ma tam spore do poprawy i Panasonic słuchał zdecydowanie tych swoich odbiorców, słuchał tych swoich klientów, tych content creatorów, że tak to powiem, z amerykańskiego i faktycznie w S5 Mark 2 dostaliśmy wszystko, o co prosili użytkownicy S5 Mark 1. Jednakowoż obydwa aparaty są nadal świetnym wyborem. Natomiast skupię się teraz na S5 Mark 2, który ma poprawiony autofokus, ma najlepszą z wszystkich aparatów na dzisiejszej liście stabilizację obrazu, więc jeżeli myślicie o czymś, co w ogóle spowoduje, że Wasz gimbal może po prostu, nie wiem, pójść na jakąś aukcję na eBayu, to S5 jest odpowiedzią. I zarówno 1, jak i 2, natomiast w dwójce ta stabilizacja obrazu jest po prostu magiczna, nie robi żadnych absolutnie przeskoków, nie robi żadnych niespodzianek, po prostu można śmiało wziąć aparat do ręki i kręcić z ręki i faktycznie jest bardzo dobrze. Autofokus jest bardzo dobry w S5 Mark II, bardzo poprawiony, działa na detekcji fazy i kontrastu i jest porównywalny z tym autofokusem, który znajdujemy w Sony. Także można powiedzieć, że Panas pod tym względem depcze Sony po piętach i też właściwie jest tak na równi, można powiedzieć, z Canonem. Chociaż obydwa te systemy autofokusa mają swoje wady i zalety, ale to jest jakby też przedmiotem na może zupełnie inne nagranie. Natomiast Panas S5 to też ogromne możliwości wideo, zupełnie wyprzedzające te wszystkie poprzednie aparaty. Oczywiście mamy 10 bit, 4.2.2, mamy 60 klatek na sekundę w 4K, mamy możliwość nagrywania RAW-ów po rekorderze zewnętrznym. Absolutne po prostu bufet dla wszystkich wideowców, także cokolwiek sobie tam chcecie ustawić, to możecie. No i dodatkowo powiem, taką wisienką na torcie jest tutaj to, że dostajemy Open Gate, czyli cały sensor może odczytywać dane, żeby nakręcić wideo w aspekcie 4:3, dzięki czemu na media społecznościowe, na Pion jesteście bezpieczni, na YouTube'ka jesteście bezpieczni, jeżeli chodzi o horyzontal, czy jakąkolwiek inną produkcję pionową, poziomą robicie, macie to.
S5 wada, no oczywiście w porównaniu z innymi aparatami jest to aparat zdecydowanie droższy. Bagnet też nie jest tak rozbudowany, chociaż bardzo dobra decyzja ze strony Panasa jest taka, że wykorzystuje on montaż L. Jeżeli ktoś z Was wie, co to jest L Alliance, to wiadomo, a jeżeli nie wie, to wpiszcie sobie w Google L Alliance i wiadomo, że jest to spora ilość producentów, która na montaż L ma obiektywy, czyli macie do wyboru lajeczki, macie do wyboru oczywiście natywne Panasy, Panasoniki, które są bardzo dobre i nie dajcie się zwieść temu, że to są obiektywy 1.8, czyli tanie i złe. Znaczy, mówię tak w wielkim uproszczeniu, bo często te 1.8 są bardzo dobre i kapitalne, na przykład w Canonie czy Sony, ale generalnie to nie są obiektywy tanie 1.8, to są naprawdę dobre obiektywy. Macie kapitalnego i moim zdaniem najlepszego kita w całej puli, czyli kit Panasa 20-60, który nie jest turbociemny, hello Canon. Nie mamy tam jakiegoś tam powiedzmy od 5.6 do 7.3, tylko mamy, o ile pamiętam, 3.5 do 5.6. Poprawcie mnie, bo tak z pamięci strzelam. Natomiast generalnie 20-60 plus jedna stałeczka, super. Ale mamy też Sigmę, która jest na L i te obiektywy L Sigmy znam bardzo dobrze. Mam też jeden do testów na Sigmie FP, która też działa akurat na montażu L i krótko rzecz ujmując są pięknie wykonane, miodzio, naprawdę macie wybór bardzo dobry, wystarczający, żeby sobie coś tam skompletować na Panasie, więc jeżeli myślicie o wejściu w system, to Panas zdecydowanie powinien być na Waszej liście. Na drugim miejscu znajduje się Sony. Sony A7 Mark IV. I tutaj już niektórzy z Was mogą troszeczkę mlasnąć, powiedzieć, no dobra, Sony A7 Mark IV na początek to trochę wysoka puła. Jak powiedziałem, no mamy różne możliwości finansowe i oczywiście są tańsze aparaty do wyboru i na przykład możecie spokojnie sięgnąć po A3, po Z5, po RP, bez problemu żadnego. Natomiast jeżeli chodzi o A7 Mark IV, to zdecydowanie jest kompletny wół roboczy. I jeżeli macie możliwość wygospodarowania budżetu na ten aparat, to zdecydowanie tutaj wszyscy w fotoformie się zgodzimy. To jest aparat, który dobrze się sprzedaje, bardzo dobrze funkcjonuje i zdecydowanie warto po niego sięgnąć. I teraz dlaczego? Stabilizowana matryca, ponad 30 megapikseli rozdzielczość, fantastyczne osiągi tej matrycy, świetne wykonanie w ciemnych, powiedzmy w ciemnościach, świetnie on pracuje w ciemnościach, długa żywotność baterii, fantastyczny autofokus, zdecydowanie jeden z bardziej takich responsywnych i godnych zaufania systemów AF, który nie przeszkadza w filmowaniu, który nie przeszkadza w fotografowaniu, a pomaga. Więc to jest wielka zaleta. Mamy też dużo lepszy wyświetlacz niż w A7 Mark III. Wyświetlacz jest odchylany, co dla wielu z Was będzie ogromną zaletą, bo można widzieć siebie na nagraniach. Jeżeli vlogujecie, to ten aparat jest absolutnie kapitalny, fantastyczne, fantastyczne parametry wideo. Mamy już oczywiście 10 bitów, 4.2.2, mamy 4K w 60 klatkach na sekundę, z kropem, bo z kropem, ale jest i bardzo ładnie to wygląda. Spokojnie można robić przeplot między 4K30 a 4K60. Mamy 120 klatek Full HD, więc krótko rzecz ujmując, wszystko, czego dusza zapragnie. Oczywiście chciałbym zobaczyć, żeby można było w A4 dostać Open Gate. Niestety tego nie ma, ale mamy dużo innych dobroci. Jeżeli chodzi o wady, to względem A7 Mark III spadła troszeczkę żywotność baterii przez to, że mamy więcej megapikseli, spadła troszeczkę dynamika tonalna przez to, że mamy więcej megapikseli, no ale mamy więcej megapikseli, więc jakby tak zwane cosie za cosie, nie ma tak na świecie, że nie ma żadnych kompromisów, chyba że idziecie w półę powyżej 20 tysięcy, no to wtedy już tych kompromisów jest naprawdę bardzo mało, no ale mówimy o aparatach na początek. Tak czy owak, A7 Mark IV to naprawdę wół roboczy, można go zabrać wszędzie i oczywiście wybór szkieł tanich, drogich jest absolutnie bezprecedensowy. Macie Samyanga, Viltroxa, Tamrona, Sigmę i jeszcze całą masę butikowych producentów. Macie tak zwanego Wojtka, czyli Voigtlandera, które też są kapitalne obiektywy, manualne, ale... Więc krótko rzecz ujmując, Sony A7 Mark IV, jeżeli chodzi o wejście w świat fotowideo na poważnie, zdecydowanie okupuje tutaj miejsce drugie. A na miejscu pierwszym, Canon R8. I Canon R8 był dla mnie takim... Powinniśmy go dać na pierwsze miejsce, czy nie? Powinniśmy, że nie, tak się zastanawiałem. Ale zdecydowanie jest to Canon pierwszy od bardzo dawna, który ujął mnie za serce. I nie mówię, że, nie wiem, R6 Mark II czy R5 to niedobry aparat. Zaraz będą w takie honorowe wspomnienia tutaj. Natomiast dlaczego R8 okupuje pierwsze miejsce? Jest to aparat lekki, z kapitalnym autofokusem, z kapitalnymi kolorami, z fajną dynamiką tonalną, który dobrze pracuje w ciemnościach, co w przypadku Canona starszej generacji nie zawsze było gwarantowane i generalnie po prostu spełnia wszystkie te funkcje. Dodatkowo 4K, 60 klatek na sekundę, 4.2.2, mamy oś 10 bitów nagranie, wewnętrzne, świetne
świetne parametry po zewnętrznym rekorderze. Mamy bardzo przyzwoitego celoga, naprawdę świetną rozpiętość tonalną. I aparat jest lekki, mały, można go wstawić na gimbal i macie miód aparat. Naprawdę jest kapitalny, łatwo się z nim podróżuje. Też trzeba przyznać, że Canon tutaj stanął na wysokości zadania i dał nam kilka troszkę ciemnych, ale niezłych obiektywów kitowych, które są stosunkowo lekkie i stosunkowo niewielkie w stosunku do pełnoklatkowego aparatu, dzięki czemu ten system z R8 staje się bardzo atrakcyjny. Oczywiście na pewno wielu z Was powie, no nie wiem, czy na pierwszym miejscu, no bo jako jedyny, no nie jako jedyny, ale prawie jako jedyny w tym zestawieniu nie ma stabilizacji obrazu. Co oczywiście jest... Ale z drugiej strony, właśnie to co powiedziałem w przypadku Canona RP, bardzo dużo obiektywów Canona ma stabilizację obrazu w obiektywie. Więc krótko rzecz mówiąc, jeżeli chcecie mieć stabilizację obrazu i ta stabilizacja obrazu w obiektywie w Canonach, muszę dodać jeszcze, czego nie dodałem wcześniej, bardzo dobrze działa. Także to jest też istotne, żebyście wzięli pod uwagę. Więc jeżeli sobie sparujecie to z jakimś fajnym zoomikiem, który ma stabilizację obrazu, to praktycznie macie bardzo lekki, stabilizowany, w bardzo przyzwoitych pieniądzach i naprawdę nowoczesny aparat, którym możecie zrobić praktycznie wszystko. Tak naprawdę z całej pierwszej trójki możecie zrobić wszystko, natomiast to, co mi się podoba w Canonie RP, że... Przepraszam, w Canonie R8, no bardzo duża różnica, to, że jest to naprawdę uniwersalny żołnierz przy zachowaniu naprawdę niesamowicie lekkiego korpusu, przy zachowaniu bardzo małych rozmiarów i przy zachowaniu dodatkowo bardzo dobrego wyświetlacza z bardzo dobrą obsługą dotykową, co bardzo pomaga czasami, kiedy szukacie czegoś gdzieś w zagmatwanym menu. Tutaj macie quick menu, tutaj macie szybką obsługę z wyświetlacza i naprawdę jest miodzią. Obiecałem też, że będą takie honorowe, że tak powiem, tutaj wspomnienia i miejsca. I tak prawdę powiedziawszy, nie wiem właściwie dlaczego do tego zestawienia, bo oscyluje gdzieś w takich cenach mniej więcej jak A7 Mark IV nie trafił Canon R6 Mark II. I po prostu no, nie da rady nie wspomnieć o Canonie R6 Mark II jako pełna klatka na początek, więc jeżeli możecie wyasygnować ten ekstra budżet, to zdecydowanie dostajecie taką R8 na steroidach, czyli na sterydach się to mówi, tak? Na sterydach. Czyli krótko rzecz mówiąc, dostajecie wszystkie te dobroci, co w R8 i jeszcze więcej, ale dostajecie też stabilizowany sensor, więc Canon R6 Mark II zdecydowanie, jeżeli macie troszeczkę ekstra tej kaski, żeby tam powiedzmy sypnąć, to bierzcie go pod uwagę, bo to jest kapitalny aparat. Tutaj nasz redaktor Nacz, czyli Krzysztof Basy, używa go jako swojego głównego aparatu i praktycznie nigdy złego słowa o nim nie powiedział, więc to może świadczyć jako taka absolutnie wystarczająca rekomendacja. No i takie jeszcze honorowe wspomnienie, też pasowałoby chyba wrzucić jednak na tą listę, też Nikona Z6 Mark II, który jest całkiem sympatycznym wciąż aparatem. Nie chciałem go włożyć do tej złotej listy, bo dla mnie on się tak nie do końca wpasowuje w żadną z tych kategorii takiego mistrza budżetu i możliwości, ale Z6 Mark II to bardzo solidnie wykonany aparat, który ma świetne możliwości wideo, stabilizację i bardzo dobry autofokus, szczególnie właśnie po update'ach firmware'u, które z Nikona były dość częste i bardzo znaczące, więc też możecie wziąć ten aparat pod uwagę. Mam nadzieję, że Wam się ta lista podobała. Oczywiście, jeżeli macie jakieś aparaty na swojej liście, które bierzecie pod uwagę, piszcie w komentarzach poniżej. Nie było naszą ambicją zrobić wyczerpującej listy wszystkich aparatów dostępnych na rynku, które można wziąć pod uwagę na początek, ale takie rekomendacje, o których możemy spokojnie powiedzieć, ok, macie tą kasę, taki budżet, spokojnie możecie iść w to, macie taką kasę, taki budżet, spokojnie możecie iść w to, macie takie możliwości, takie ograniczenia i tak dalej, i tak dalej. Dobra, jak to mówi Gerald, I'm done. Widzimy się w następnym nagraniu, zapraszamy do salonu Fotoformy w Warszawie i we Wrocławiu, we Wrocławiu i Warszawie. I co ciekawe, do Wrocławia stwierdziliśmy, można do salonu Fotoformy podpłynąć łodzią. Więc jeżeli macie barkę, to wsiadajcie na barkę i na ulicę Odrzańską zapraszamy bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym nagraniu. Cześć!